dobry, dzień dobry. Zawsze moim marzeniem było mieszkać i występować w stolicy. Więc jak mieszkałem w małym miasteczku pod Wrocławiem, Brzeg Dolny, wtedy marzyłem, żeby mieszkać we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. Potem Andrzej Waligórski doraził mi, że już we Wrocławiu zrobiłem swoje, jedź do stolicy, powiedział. To się przeprowadziłem do Warszawy. No ale od kiedy Warszawa przestała być stolicą w sensu stricto, to zawsze marzyłem, żeby wystąpić w prawdziwej stolicy, czyli w Brukseli. No i zdarzyło się. Jak będą Państwo pamiętają, kiedyś w naszym kraju prezydentem był Lech, tak miał na imię. Potem zaraz po nim był prezydentem dwie kadencje Aleksander, a dzisiaj naszym prezydentem jest Lech Aleksander. Żeby była kontynuacja. Tak jak w Watykanie. Był Jan, potem Paweł, potem Jan Paweł, prawda? To są kraje stabilne, Polska, Watykan. Nie tak dawno premierem naszego kraju był Kaczor, teraz jest Donald. Nigdy tak nie było, nawet w Ameryce, żeby taka była kontynuacja. Jest naprawdę w porządku. Oczywiście, że zdarzają się jakieś protesty, coś takiego, tylko że już nie ma czegoś takiego, że obywatel protestuje przeciwko państwu. Jeżeli już, to jeden przeciwko drugiemu. No Polacy tak za bardzo się nawzajem nie lubią i zawsze uważają, że ktoś jest komuś coś winien. Na przykład, nie wiem, chwilę, parę tygodni temu strajkowały pielęgniarki w Rzeszowie albo w Przemyślu, nie pamiętam, że mało zarabiają. W Polsce generalnie jest poczucie, że wszyscy za mało zarabiają, bo nasi dzwonią po świecie i pytają, gdzie kto ile zarabia. Jak się dowiedzą, że gdzieś więcej, to i tyle samo chcą. Nie? To trochę jest kłopotliwe, wiecie. Naprawdę, szczególnie tu od was to niesie tak, że tu podobno straszny szmal zarabiacie i to robicie jako kłopot u nas. Więc ten pielęgniarki dowiedziały się, że gdzieś więcej, to chcą więcej i już. I żeby zdenerwować wszystkich naokoło, przestały jeść. W Polsce to się nazywa strajk głodowy. No ja też czasami głoduję, między posiłkami. Ale one się uparły, nawet cały dzień nie jadły się, nie? Dwa, nie wiem ile, długo nie jadły. Piły, a nie jadły. No, ale chciały pieniędzy od dyrektora szpitala, żeby on im więcej dał. A on nie ma, bo ma tyle, co mu dali. Bo w Polsce absolutnie nie wolno skasować chorego na ani grosza. On przychodzi chory i ma być leczony, żeby był zdrowy. A nie ma tak, że 5 zł ma zmienić. Absolutnie. Za alkohol trzeba płacić, za wszystko trzeba płacić, za benzynę, a za zdrowie nie. Bo tak jest w konstytucji, ma być za darmo i już. I przyjdzie taki i chce być leczony na najwyższym poziomie, a nie płaci. No to dyrektor nie ma z czego zapłacić. No dyrektor tego szpitala autentycznie, mówię wam. Jak one zastrajkowały, to on obok w gabinecie wziął, też zastrajkował. Jest sytuacja taka, że pielęgniarki przeciwko doktorowi, a dyrektor przeciwko nim. I koniec, no i co zrobisz? Nie wiem, kto kogo przytrzyma. Nie widziałem, jak wygląda doktor. Bo nie pokazali, ale w telewizji. Pokazali te pielęgniarki, no one trochę przytrzymają się. Także, no a przecież pamiętacie nie tak dawno celnicy w Polsce, im nie wolno strajkować. Nie. Oni mogą protestować w ten sposób, że biorą urlop na żądanie. U nas taki przepis. To się nie nazywa strajk, tylko on urlop bierze. Zmęczył się, będzie teraz już odpoczywał. I wszyscy na raz wzięli. I to legalnie. Cała Europa zatkana na polskiej granicy, bo oni odpoczywają akurat zmęczeni. No i, ale kierowcy to im znowu płacą nie od dnia, tylko jak przywiezie, nie? I cała Europa stoi. Nie może, no to zdenerwowali się i teraz celnicy protestują przeciwko, że mało dostają, a kierowcy protestowali przeciwko tym celnikom. I zatkali Polskę wzdłuż, bo tam się zatkali w poprzek. Czyli w te się nie dało jechać, a w tym nie można było jechać. Koniec. Protestują. Wiecie, z tym, że celnicy, oni chcieli jakieś takie uczucie wzbudzić w Polakach współczucia. No wiecie, no celnik to jest taki zawód, że ciężko o współczucie. Państwo nie tak dawno jeszcze jeździli do Polski. No niestety mieliście konieczność kontaktu. Nie dało się tak pojechać bez niego, nie? No to każdy pamięta, jak to było. No tu trzeba było jakoś rozmawiać, jakoś coś tego. No i wiecie, i te czasy minęły. I na tym ci celnicy się dowiedzieli, jaką mają pensję. Bo oni nie wiedzieli w ogóle. I teraz oczywiście stwierdzili, że za mało, bo mamy tyle, co było, tylko oficjalnie teraz. Skąd to wiedział, ile oni wtedy zarabiali?
No i afera, że społeczeństwo niestety współczuć nie współczuje. A ja nawet pamiętam lat temu, może z 15 czy 10, opowiadałem na estradzie taką anegdotkę, żart tego typu, że na polskiej zachodniej granicy odbywają się konkursy. Codziennie trwa konkurs, otóż przyjeżdża 10 tirów na granicę, na czele tych tirów przyjeżdża właściciel, szuka celnika, czy on gdzieś jest, jak go spotyka, no to mówi: panie celniku, mam dla pana konkurs. Jaki konkurs? Widzi pan te 10 ciężarówek? Widzę. W jednej z nich jest alkohol, po dach. Jak pan zgadnie, w której, dostaje pan 50 tysięcy dolarów nagrody. Celnik mówi: dobrze. Idą wzdłuż tego konwoju, idą. A ten celnik mówi: w tej. A tamten mówi: dobrze. I to mi wypłaca 50 tysięcy dolarów. I do kraju wjeżdża 9 pustych, jedna pełna. Te konkursy trwały ponad 20 lat. I się nie zdarzyło, żeby celnik nie zdał. Ja coś takiego mówiłem na estradzie. No jakieś to były podstawy do tego. A naród dowcipu opowiadał. Bo taki dowcip, jeden powiem, ja rzadko, cudzy rzadko opowiadam, ale tak, żeby coś podkreślić, to czasami tak. Trzech celników dyskutuje, jak długo, to było parę lat temu, jak długo trzeba pracować, żeby zarobić na BMW. No i ten z zachodniej granicy mówi: no tak ze 2 miesiące trzeba harować. Ten z południowej granicy mówi: nie, no u nas tak szybko nie idzie, no my to musimy z pół roku. A ten ze wschodniej granicy mówi: no co wy gadacie, no u nas to ze 2 lata. Czyś to oszalał? Za takie grosze pracujesz? A on mówi: a czy wy wiecie, jaka to jest duża firma BMW? No tak, tak, no. Takie dowcipy ludzie opowiadają, więc trudno zdobyć współczucie. Nie, ale kraj naprawdę jest, żeby się nie martwić, jest stabilny. Niby u nas były jakieś pół roku temu wybory, ale to te wybory tam nic nie wprowadziły. Dalej rządzi partia pana Jarosława Kaczyńskiego. On tylko na chwilę odpuścił, żeby se drugi pochodził tam po tych urzędach. Ale pisma wszystko dalej, telewizja publiczna do nich należy, służby specjalne też, wszystko też. Pan Jarosław ma pistolet. Naprawdę, była dyskusja przed wyborami z panem Jarosławem, z panem Tuskiem i on powiedział, że ten go straszył w windzie pistoletem. No wiecie, dziennikarze to są takie, wiecie, marudy, to od razu polecieli spytać osobę najbardziej kompetentną, czy to prawda, że pan Jarosław Kaczyński ma pistolet. Jest to taka pani, blondynka, nazwisko Szczepińska, to jest posłanka, miła kobieta naprawdę, ale słynna jest w Polsce tylko z tego, że jest zakochana w panu Jarosławie. Bez wzajemności. Ale ona wszędzie opowiada, jak ona go kocha i raz nawet pokazała, jak ona płacze, to było 6 grudnia, to powiedziała, że Jarek jej nie dał Mikołajka. To cios dla kobiety. No i dziennikarze oczywiście przyszli, zapytali, czy rzeczywiście pan Jarosław ma przy sobie broń. On mówi: tak, widziałam, Jarek ma mały pistolecik. Powiedziałam. A ona z zawodu pielęgniarka, no to mało od dużego odróżnia.